Hej, witam Was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, dzisiaj kolejne przesłuchanie, bardzo dawno nie było już tego, ale chyba wrócimy do tej serii i dzisiaj porozmawiamy sobie o World of Warships. Są ze mną tutaj dwaj przesłuchiwani, więc najpierw zadam im standardowe pytania. Stary graczu, czy przyznajecie się do tego, że jesteście Sebastianem Zielińskim i działacie pod pseudonimem Stary Gracz na YouTubie? Przyznaję się. Co was skłoniło do takiego nika? Czy stary gracz w ogóle jest starym graczem? Nie aż takim starym, to się bardziej odnosiło. Ja tam pomyślałem coś jak stary wyga. Ktoś, kto długo grał. Ja długo grałem, większość życia zdecydowanie ponad 27 lat spędziłem z grami, więc myślę, że to się nadaje do starego gracza. Okej, okay. Czyli jak widzicie, stary gracz jest prawdziwy, jest to znany stary gracz. Jeżeli jest wam nieznany, to już za chwilę będzie. Jest to community contributor w World of Warships. I z nami jest jeszcze jeden delikwent. I Hubercie, czy przyznajecie się, że jesteście Hubertem Witkowskim i działacie pod pseudonimem Nefilimer? Przyznaję się. Przyznajecie się. I coś tam, przyznajecie się, że kanał na YouTubie z tymi tam statkami, okrętami, to też jest wasza sprawka. Tak jest. No dobra, to teraz będziemy was rozliczać w ogóle z tego. Słuchajcie, na początek kilka informacji dla was, dlaczego te dwie osoby zaprosiłem. Po pierwsze, chodzi mi o to, żebyście dowiedzieli się o istnieniu kanałów, które mogą poprawić waszą grę. Po prostu. I właśnie zarówno Stary Gracz, jak i Nefilimer są takimi ludźmi, którzy no, działają, robią dobre filmy i mam nadzieję, że przełoży się to na wasze wyniki w World of Warships. Teraz ja ich troszeczkę przesłucham, zadam im kilka pytań. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Później wy będziecie zadawać jakieś tam pytania. Jeżeli czegoś nie wiecie o World of Warships, na przykład o mechanice, to pewnie tutaj uzyskacie odpowiedź. Dobra, to może najpierw do starego gracza. Słuchaj, jak byś miał powiedzieć, nie wiem, od kiedy grasz w ogóle w World of Warships? Od prawie samego początku zamkniętej bety. Aha, czyli zamknięta beta, a w alfie jeszcze nie grałeś? W alfie nie. Okej, okay, to powiedz mi, tak gdybyś w kilku zdaniach miał określić, czy gra do tej pory idzie w dobrą stronę, czy nie bardzo? Zdecydowanie z mojego punktu widzenia większość zmian została przeprowadzona na lepsze. Są jeszcze dziwne rzeczy. Dzisiaj żeśmy się zastanawiali między innymi nad niektórymi perkami, które były naprawdę w pierwszej chwili się wydają ok, ale jak się przyjrzeć temu, to nie do końca mają sens. Natomiast większość zmian moim zdaniem poszło na lepsze. Okej, okay. To teraz może Nefilimer. To samo pytanie. Ty grasz troszeczkę dłużej, nie? Tak, no ja dostałem się do alfy po długim weekendowym teście, bo zagrałem tam chyba 120-130 bitew. Dwa dni posiedziałem cały czas i grałem i gdy Wargaming najbardziej aktywny gracz nagradzał dostępem do alfy, więc tam miesiąc około w alfie pograłem. Oczywiście potem przez całą, bardzo aktywnie przez całą zamkniętą betę, no jakoś tak się udało już w sumie ponad 3000 bitew rozegrać w Warshipach. Czyli nałogowiec. Wolę unikać tego określenia. No dobra, to główne pytanie właśnie. Co sądzisz? Zmiany są, bo zmiany są potężne, biorąc pod uwagę alfę i to, co mamy teraz. Czy myślisz, że to były zmiany na lepsze, czy nie? Moim zdaniem zmiany są ok, bo gra idzie do przodu. Gra jest coraz lepsza do grania. Kto pamięta początki World of Warships, początki bety, wie, że na pewno gra jest przyjemniejsza. Głównie może nie tyle w kwestii samego gameplayu, który dalej jest mocno w wielu kwestiach niezbalansowany i wymaga dopracowania, ale to wiadomo idzie przez czas. Na pewno gra działa dużo lepiej w kwestii optymalizacji przede wszystkim sieciowej. W końcu możemy grać na serwerze, który nie laguje zbyt mocno, także ta gra powoli zaczyna stawać się naprawdę przyjemna. No, widoki są dobre, zobaczymy czy Wargaming nie zaprzepaści tej szansy, bo szansa jak widać po ilości graczy aktywnych w tym momencie, gdzie mamy na serwerze europejskim 40 tysięcy osób, czy będzie to szło w dobrym kierunku? No mam nadzieję, że tak. Zapatrywania są całkiem niezłe. Mhm. Dobra, to następne pytanie. Tym razem może od ciebie, Nefilimer, zaczniemy. Co byś chciał zmienić? To znaczy, to pierwsze pytanie było od wtedy, kiedy grasz, do chwili obecnej. Natomiast
teraz pytanie zaczynamy od chwili obecnej i powiedzmy w przeciągu kolejnego półrocza, co ty byś chciał, żeby w tej grze się zmieniło? To jest dobre pytanie, że powiedziawszy. Przede wszystkim chciałbym, żeby Wargaming skupił się na optymalizacji rozgrywki. Niekoniecznie, żeby to było coraz więcej okrętów, tylko po prostu, żeby się skupić na tym, żeby sam gameplay był zoptymalizowany, czyli wyrównany balans między klasami, ustalona rola lotniskowców na przykład, gdzie jest duża debata zarówno na polskim forum, jak i na anglojęzycznym forum o tym, że lotniskowcy są zbyt silne lub niezbalansowane. No i mam nadzieję, że pojawi się w World of Warships coś, co przyciągnie graczy, którzy grają dużo, na dłużej po prostu, że to nie będzie tak, że będziemy tylko robić kolejne okręty, tylko będzie szansa na jakieś bitwy drużynowe, na jakiś e-sport, powiedzmy jakieś zalążki e-sportu w kształcie turniejów, być może nawet Clan Warsów w wydaniu morskim. Stary graczu? No tutaj jest gra zdecydowanie wciąż jeszcze w takiej części swojej początkowej, jeśli chodzi o życie tej gry, więc balans na pewno się będzie jeszcze bardzo długo przewijał jako coś, co będzie wymagało poprawki, bo w tej chwili no, nie trzeba długo, żeby się doszukać jakichś elementów w grze, które nie do końca się są w takim miejscu, w którym być powinny, powiedzmy. Więc na pewno balans to jest coś, nad czym Wargaming powinien w tej chwili chyba najbardziej intensywnie popracować. I on nie chodzi może nawet o jakieś pojedyncze konkretne okręty, ale wręcz o całe tutaj linie. Mieliśmy sporo już wcześniej takich prób rebalansowania gry, które właściwie wywróciły grę do góry nogami. Także ja na to czekam. Czekam jeszcze na kolejny taki 1, 2, 3 patche, które wszystko przewrócą i zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo tak było z patchem, który wprowadził zupełnie inne liczenie na rykoszety, wprowadził inne liczenie amunicji. To postawiło grę zupełnie w innym miejscu niż jest teraz. Więc ja liczę na to, że jeszcze 2-3 takie konkretne patche, które mocno namieszają i mam nadzieję, że to w ciągu pół roku właśnie coś takiego zobaczymy. Czyli liczysz na coś takiego, bo wiesz, Wargaming podejrzewam w tym momencie, skoro już jest otwarta beta, ma dosyć ciężko z prowadzeniem czegoś takiego, bo mamy powiedzmy przeciwników, powiedzmy, że są to pewne linie okrętów albo jakieś nawet pojedyncze jednostki. Mamy przeciwników, żeby nic z nimi nie robić, bo grają i to super im się gra. I mamy drugi obóz, nie? Mamy tych zwolenników tych zmian, ponieważ na przykład grają zawsze przeciwko tym okrętom i strasznie ich wnerwia, że na przykład są za mocne albo za słabe. Także, no słuchajcie, tutaj dosyć trudno teraz zrobić takie momentalne przewrócenie do góry nogami wszystkiego, nie? Ja myślę, że lekki patch taki, jaki był z amunicją, który wywrócił wszystko do góry nogami, on właściwie nie zamieszał za dużo, po prostu gracze się szybko przestawili na zupełnie inne granie. Natomiast sytuacja, w której ktoś będzie uważał, że jakaś konkretna linia będzie zawsze bardziej OP, to się chyba utrzyma już do końca, bo no, zawsze tak będzie. Ktoś, kto nie rusza w tej chwili w ogóle lotniskowców i zawsze gra po stronie przeciwnej, będzie miał do końca już chyba tej gry zawsze powody, żeby troszeczkę ponarzekać, że został storpedowany. No to teraz może o coś innego, ponieważ często są dyskusje na temat czy historyczność, czy gameplay, prawda? Jak wiemy, nie idzie to w parze. Absolutnie i to chyba w żadnej grze nie idzie w parze jakieś takie wyważenie, czyli to, co my nazywamy balansem, do historyczności. No bo na wojnie chodziło o to, żeby nie było balansu, nie? Jedna strona zawsze chciała być lepsza od drugiej. I tu może Nephilimer. Jak ty sądzisz, czy ta gra arkadowa, o, może powiedz przy okazji, co tutaj jest takiego arkadowego, no bo to, że strzelamy na 30 km czy 20 km, to nie znaczy, że w grze tak naprawdę tyle jest, prawda? Jak to wygląda? Znaczy, w kwestii konstrukcji tej gry, to jakby ktoś tak chciał się przyjrzeć bliżej tym odległościom, tym prędkościom, to wyjdzie mu, że okręty pływają 150 km na godzinę. No właśnie. Także to... Ta gra jest to gra zręcznościowa mimo wszystko, z elementami taktycznymi, podobnie jak World of Tanks. Tak? Nie jest to symulator. Sterujemy okrętem jako jedna osoba, więc nie ma tu mowy o zaawansowanych opcjach. Jeżeli chodzi o balansowanie okrętu na podstawie historyczności, Wargaming od dawna tego nie robi. Tak naprawdę bardzo ciężko jest wprowadzać ten element historyczny do balansu, ponieważ niestety
okręty balansować trzeba, żeby graczom się grało wygodnie, ale zawsze się znajdzie grupa malkontentów, która stwierdzi, historycznie to ja bardzo ten okręt lubiłem, dlaczego on nie jest mocniejszy o innych, bo przecież był. Problem w tym, że jak ty słusznie zauważyłeś wcześniej, na wojnie tak się niestety dzieje, że jedna strona pragnie być lepsza od drugiej. Wiadomo, jedne konstrukcje udają się lepiej, drugie gorzej. Jeżeli zachowalibyśmy ten podział World of Warships, to wiadomo, niektóre okręty byłyby zwyczajnie OP, niektóre byłyby zbyt słabe, a w założeniu w takiej grze chodzi o to, żeby każdy praktycznie okręt do czegoś się tam nadawał. Stąd się bierze ten właśnie arkadowy, niehistoryczny balans. Ja jestem zdecydowanym jego zwolennikiem, ponieważ ta gra, powiedzmy sobie szczerze, przyciąga w większości graczy, którzy nie mają dużo do czynienia z historią okrętu. Dla nich ten parametr historyczny nie jest priorytetowy, dla nich priorytetem jest dobra zabawa. I stąd się bierze właśnie to arkadowe podejście do balansowania okrętu, moim zdaniem. No właśnie, dzięki temu mamy grę dosyć przyjemną. Gdyby to była symulacja, to byśmy płynęli do tej bitwy minimum godzinę, nie? Znaczy więcej, ale już powiedzmy, że godzinę. Natomiast osadzenie w jakichś takich historycznych realiach, bo no Wargaming zarówno w World of Tanks, jak i w tym coś tam chce, jednak te okręty takie były, więc tutaj coś tam robią w tym kierunku, no to jest moim zdaniem niezłe, ponieważ nie wiem jak będzie z World of Warships, ale w World of Tanks naprawdę popularność ogólnie historii II wojny światowej dzięki tej grze, no potężna jest wśród młodych ludzi, nawet takich tam, nie wiem, 12-latków, 13-latków i tak dalej. No gra ma niewątpliwy aspekt edukacyjny, to fakt. No właśnie. No to teraz może do takie ogólne pytanie do starego gracza, bo słuchajcie, pod tym filmem będziecie mieli linki do kanałów zarówno starego gracza, jak i Nefilimera. Możecie sobie tam kliknąć, wejść, zobaczyć, co oni mają wam do zaoferowania i zostawić subskrypcję, jeżeli jest fajne, lub nie zostawić, jeżeli jest do dupy. Sami musicie po prostu coś obejrzeć i ocenić. Natomiast pytanie do starego gracza właśnie, co można znaleźć na twoim kanale, powiedz mi, i ogólnie jaki masz plan odnośnie tego kanału? To znaczy widz, który da ci dzisiaj subskrypcję, czego może spodziewać się na przykład za miesiąc, dwa i tak dalej? Kontynuacji tego, co jest. Zaczynałem od pokazywania gry. Zaczęło się od tego, że gra miała ogromne, ogromne zainteresowanie i była, no wiadomo, wielka walka wtedy o klucze. Była wielka walka o to, żeby zobaczyć jakieś filmy w ogóle i jakieś materiały z gry. Ja zacząłem pokazywać każdy okręt po kolei. Dzisiaj już nie koncentruję się, żeby koniecznie każdy okręt po kolei pokazywać. Dzisiaj troszeczkę wykonałem kroków w kierunku temu, żeby pokazać może i opowiedzieć o tym, jak skorygować niektóre błędy przy niektórych rozgrywkach. Natomiast jest tam sporo gameplayu, jeśli ktoś chce zobaczyć po prostu takiego luźnego gameplayu. Jest trochę filmów, z których można wyciągnąć sobie wnioski i posłuchać opinii o tym. W miarę myślę, że są to opinie obiektywne na temat tego, czy na przykład warto jakiś okręt kupić, jeśli to jest okręt premium, czy warto w ogóle w tej chwili jakieś okręty mocniej w nie inwestować czas, czy może szykować się na to, że będziemy musieli je ominąć. To są moje opinie na ten temat i z każdego z tych okrętów można sobie zobaczyć gameplay. I w tej chwili głównie się na tym koncentrowałem, ale na pewno też pojawi się troszeczkę takich, bo dużo pytań się tam u mnie pojawiało ostatnio na temat filmów o to, żeby pokazać jakie skille sobie wybrać, jakie perki dla kapitana i tym podobne rzeczy. Na niektóre z tych filmów powoli zaczynam odpowiadać, dlatego że zainteresowanie było tak duże, więc w końcu odpowiedziałem. Natomiast to nie będzie na pewno u mnie główna część kanału. Nefilmer się bardziej specjalizuje w takiej mechanice dogłębnej. U mnie to jest troszeczkę z innej strony pokazane, raczej właśnie od strony gameplayu. A no właśnie, bo to jeszcze mi się przypomniało, muszę zapytać, bo ty oprócz World of Warships masz tam jeszcze, jak się ta gra nazywa w kosmosie, co tam... Jest to Elite Dangerous. Właśnie, to jest to, co było na Kickstarterze i tam full kasy zgromadziło, to jest ta gra, czy nie? To jest to, co było na Kickstarterze, to jest gra, która ma ogromną tradycję, już ponad 25 lat. Elite stworzona przez Davida Brevena i jeszcze tam jednego wtedy współautora. Było taką zagadkową grą, gdy wyszła, dlatego że to była gra, która zmieściła całą galaktykę na jednej dyskietce, i to dyskietce amigowskiej. Natomiast obecnie została
całkowicie odnowiona i do tego wpuszczona jeszcze w online. Natomiast ostatnio tych filmów coraz mniej się pojawiało z elitą u mnie, dlatego że jednak World of Warships tutaj przejął pałeczkę, że tak powiem. Natomiast na pewno będą jeszcze filmy z innych gier, bo ja po prostu gram w różne gry, więc niekoniecznie będzie sam World of Warships. Mhm. Ale słuchaj, to Elite to jest to, co to jest ta gra, w której sprzedawano okręty, można, znaczy okręty, no, statki kosmiczne? Nie. Czy mi się pomyliło z czymś innym? Pomyliło ci się z grą, która się nazywa... ojejku. Star Citizen. Star Citizen, oczywiście. Tak, dobra, pomyliło mi się. Okej. Okay. To zupełnie fail. Okej, okay. Super, to teraz Nefilimer, o twoim kanale. No wiesz, mój kanał jest zasadniczo takim spin-offem z Twitcha, dlatego że pewnego dnia tam twitchując dzień za dniem złapałem się na tym, że codziennie odpowiadam na te same pytania. Aha. Codziennie jestem pytany o to samo, więc stwierdziłem, że w końcu po coś mam ten kanał na YouTubie nieaktywny. Stwierdziłem, że jak mam to codziennie mówić, to spokojnie mogę robić to raz a porządnie na Twitchu i tak zostało. No ja stwierdziłem, że jest na tyle dużo kanałów już polsko- i anglojęzycznych pokazujących właśnie gameplaye, tu między innymi mówię o kanale Starego Gracza, że pójdę w nieco innym kierunku, jako że gameplay ja prezentuję w nieco innej formie na live'ach, że przyjrzę się takim kwestiom stricte praktycznym. Dlatego mój kanał jest bardziej skierowany dla graczy może nie tyle zaawansowanych, co już nieco obytych w World of Warships, gdzie znajdą informacje stricte o samej grze, o kątem mechaniki, samego właśnie gameplayu, jak grać, żeby stać się lepszym, to jest taka powiedzmy dewiza mojego kanału, jak grać, żeby grać dobrze w World of Warships. Stwierdziłem, że nie będę powielał po prostu pomysłów innych, czegoś takiego nie było na YouTubie po polsku przed tym, jak ja to zacząłem, więc stwierdziłem, że to jest fajna inicjatywa i staram się to po prostu ciągnąć równolegle z Twitchem, żeby gracze mogli poznawać tą grę od strony mechanicznej, od strony grania, fajnych właśnie zagrywek, a nie tylko od strony samego gameplayu. Mhm, okej. Okay. I będziesz to wszystko kontynuował? No, dopóki World of Warships będzie żyło i będzie o czym nagrywać, a jako, że tutaj nawet jedna mała zmiana, jeden mały patch potrafi zupełnie odmienić mechanikę, zasady gry, to mam wrażenie, że nie zabraknie mi miejsca do pracy, więc szykuje się jeszcze dużo, dużo filmów. Mam nadzieję. Okej. To może teraz tak. Właśnie, jeszcze trzeba przypomnieć, że Nefilimer na Twitchu nazywa się Nefilimer. Jak dokładnie chcecie obejrzeć gameplaye, to możecie tam sobie wejść. To może, słuchajcie, teraz jakieś pytania macie. Jeżeli gracie w World of Warships, to zadajcie pytania na czacie, a ja je po prostu będę wybierał i czytał. A jeżeli nie będziecie mieli, to spokojnie, ja tutaj jeszcze... Ile trwa nasze nagranie? 20 minut. Szybko czas leci. Kiedy Havok? No nie, to nie jest o World of Tanks. Zresztą nie wiem nawet, czy to tutaj miałoby być. O, to ja wam zadam pytanie, bo to jest najczęstsze pytanie. Dlaczego... Może stary gracz niech powie i jakby sobie to wyobrażał. Dlaczego w World of Warships nie ma czego? Łodzi podwodnych. Tak. Dlaczego nie ma? Dlaczego nie ma? Jest jakaś możliwość wyobrażenia sobie tego. Przynajmniej ja potrafię sobie to wyobrazić, bo no, wystarczająco tych gier widzieliśmy, żeby sobie wyobrazić wszystko. Ja myślę, że powodem nie jest to, że tego na pewno nie można zrobić, że engine sobie nie poradzi, bo były różne odpowiedzi na ten temat. Ja myślę, że głównym powodem jest to, że to po prostu za bardzo już mąci w rozgrywce i za dużo by się zmieniło. I ja nie wierzę w to, że Wargaming nigdy tego sobie na poważnie nie wypróbował. Jestem przekonany, że mieli build, gdzie sobie to bardzo, bardzo dobrze wypróbowali i po prostu dobrze wiedzą, że to nie przejdzie. I to jest tyle. Oni to wypróbowali, oni wiedzą, że to nie przejdzie. Gdyby to przeszło, to byśmy to mieli od samego
początku, bo można sobie wyobrazić, że gdzieś tam ta łódź podwodna po prostu jest, jest widoczna jako jakiś tam zarys jej i sobie torpedujemy gdzieś tam z końca mapy. Tak samo jak działa normalnie niszczyciel, który torpeduje tylko z innego miejsca, bo musi podpłynąć bliżej. To wszystko by przeszło tak naprawdę, łącznie z wykrywaniem tego. Ja myślę, że dali sobie spokój, bo za dużo się działo. Już teraz w tej grze dzieje się bardzo dużo, szczególnie w sytuacji, kiedy jesteśmy atakowani jednocześnie przez, powiedzmy, dwa podpalające nas krążowniki. Mamy przepływający obok niszczyciel i torpeduje nas z trzech stron lotniskowiec i jeszcze tam widzimy gdzieś tam w zarysie pancernik. Gdyby do tego jeszcze dodać to, że musimy szukać, albo ktoś musi szukać łodzi podwodnej, bo inaczej zostaniemy jeszcze storpedowani, w ogóle nie wiedząc skąd i jak, to myślę, że nikt by w to nie chciał grać po prostu. No właśnie, no kurczę, balans. Strasznie ciężko byłoby tutaj ustawić, no bo dla łodzi podwodnej... Jeden krok za dużo, wiesz, to z takiego samego powodu, ja myślę, dla którego nie ma piechoty w World of Tanks biegnącej gdzieś tam obok. No bo czemu nie? Co by to komu przeszkadzało? Czy by się dało? Dałoby się. Zajmowaliby sobie jakiś punkt i by w międzyczasie strzelali do siebie. No ale nie ma ich. No właśnie. Trzeba by było przede wszystkim jakoś wykrywać, jakieś bomby głębinowe zrzucać czy coś. Pod ostrzałem jeszcze, no bo tutaj cały czas prawie jesteśmy pod ostrzałem, jeżeli bliżej przeciwnika, no byłoby ciężko. Dobra, Efilimer, to do ciebie to pytanie, które zadał PIK77 może. A nie, to ktoś inny zadał. Czy krążowniki polecasz dla początkujących graczy, a jeżeli tak, to czy amerykańskie, czy japońskie? Pomijając od tego, że zaczynamy na krążowniku, bo pierwszym tierem jest zawsze krążownik, było to Warships, to jak najbardziej polecam dla początkujących graczy. Dlatego, że wybierając linię krążownika od samego początku, od pierwszych poziomów możemy poznać praktycznie wszystkie elementy gry. Polecam tutaj krążowniki amerykańskie, ponieważ na trzecim poziomie krążownika amerykańskiego mamy krążownik St. Louis, jeden z twoich ulubionych zresztą, Hallak, chyba. Kurka, jedną bitwę zrobiłem tylko na YouTube'a i już, przykleiło się. St. Louis pokazuje nam, jak grać okrętem wolno poruszającym się z dużą siłą ognia. To mamy na trzecim poziomie. Na czwartym i na piątym poziomie za to mamy lekkie krążowniki, szybkie z torpedami. Uczymy się podstaw manewrowania szybszym okrętem, torpedowania. Wtedy mamy już te dwa bardzo ważne elementy w jednej linii zamknięte. Na szóstym poziomie za to mamy krążownik Cleveland, który już pokazuje typowy sposób grania cięższym krążownikiem, gdzie nie mamy już torped na przykład, ale za to mamy umiejętności wspomagające nasz ogień przeciwlotniczy, gdzie nie tylko atakujemy cele, tylko nieraz służymy na przykład za odsłonę przeciwlotniczą naszych pancerników czy lotniskowca. Potem można oczywiście na innej linii się rozejść, ale jeżeli chodzi o początek, to amerykańskie krążowniki jak najbardziej polecam. Jeżeli ktoś jest na pewno zdecydowany, że będzie chciał dużo torpedować, to może ewentualnie wybrać krążowniki japońskie, aczkolwiek moim zdaniem są troszeczkę trudniejsze technicznie niż amerykańskie na początku. Okej, to może teraz ja do starego gracza. Słuchaj, czy nie uważasz, że Wargaming troszeczkę przesadziło z tymi podpaleniami, z tą szansą na podpalenie? Nie uważam. Ja wiem, że to jest popularny temat i wiem, że wiele osób narzeka na to. Natomiast jeśli gracie na pancerniku, to głównym problemem jest przede wszystkim to, że albo wpływacie w sytuację, w której jesteście atakowani przez 2-3 krążowniki jednocześnie i czy byście byli podpaleni, czy nie, i tak to taką bitwę przegra się, bo tak obecnie działa balans w grze. Jeden pancernik na 2-3 krążowniki to jest wygrana po stronie krążowników. Czy by było podpalenie, czy by nie było. Natomiast częstym błędem graczy na pancernikach jest zużywanie naprawy, czyli gaszenie tego pożaru błyskawicznie po tym, jak zostali podpaleni. Powinni sobie jednak dać na to sporo czasu, żeby to się popaliło, a potem to naprawić, bo mamy jednak, pamiętać jeszcze naprawę, która odzyskuje hitpointsy na pancerniku, a to jednak pancernika najbardziej dotyczą te problemy z podpaleniami. I jeszcze pamiętajmy, że im wyżej, im poziom wyższy, tym mniej tych podpaleń na pancerniku. Także ja z tym dużego problemu nie mam. Ja nie sądzę, aby to mocno w tej chwili zakłócało balans. Chyba że ktoś średnio sobie radzi ogólnie w grze w tej chwili, jeszcze do końca może wszystkiego nie opanował, to na pewno będzie miał dużo problemów z tym. Czyli uważasz, że jest okej, no ale są takie sytuacje, bo tak,
Przede wszystkim jesteśmy postawieni w troszeczkę nowej rzeczywistości w tym patchu, bo mamy pancerniki, na przykład weźmy amerykańskie, te wczesne, które mają bardzo mały zasięg i mamy krążowniki, które dostały kapitanowego, że tak powiem, buffa do zasięgu i mamy sytuację... A wiesz, kiedy jest ten buff na zasięgu? No wiem, no jest dosyć późno, nie? No dzisiaj o tym rozmawialiśmy u Neflimera na streamie właśnie, takie spostrzeżenie było ze strony Azela, że ten perk właśnie na czwartym poziomie jest perkiem no, zamrożonym, nadającym się wyłącznie w tej chwili wyłącznie na okręty premium, na krążowniki premium, ponieważ zanim do niego dojdziecie, to potrzebujecie 1 punkt, 2 to są już 3, potem 3 to już jest 6 i 4 to jest 10, zanim zdobędziecie 10 punktów, to wasz krążownik nie ma już artylerii poniżej 155 albo równej, tylko większą, ma już 203 i jest to wam kompletnie niepotrzebne, chyba że gracie na Mogan. Tylko że tutaj nie bierzesz pod uwagę pewnej rzeczy. Na razie gracze idą do góry, wszyscy, nie? Czyli grind jest taki totalny. Tak, a potem sobie przełożą kapitana. Ja rozumiem, że będą mogli potem przełożyć kapitana, ale to i tak... To... Bo mówię, no, z kolei to będzie dotyczyło i tak tylko sytuacji na którym poziomie? Drugim, trzecim, gdzie będzie taki problem z bardzo małym zasięgiem pancernika? No, no na... do piątego wydaje mi się. Na piątym ile tam jest? 14... Kongo na, piątym, Kongo na piątym ma 19. A no, japońskie tak, tylko że wiesz, moje ulubione Amerykańce mają źle, no. Ale to i tak jest, słuchaj, jeśli w tej chwili trafienie w krążownik, to jest często zdjęcie mu od, no pomijając ten 1000, który się tam przewija od czasu do czasu, to często to jest 50% hit pointsów krążownika i zwykle on po prostu ucieka. Okej. Okay. No jest pytanie, czy na wysepkach będą nagie syreny uwodzące marynarzy, to ja wam mogę odpowiedzieć, że nie jest przewidziana oby taka atrakcja. Było też pytanie, czy marynarze będą widoczni na okrętach. Słuchajcie, na pewno nie ma na to co liczyć. Podejrzewam, że to by wtedy zażarło tyle zasobów. W tej chwili już same samoloty są w stanie wykończyć ten engine, także... No właśnie, samoloty, pięknie, piękny temat. Nefilimer może tym razem. Co ty myślisz w ogóle o lotniskowcach? Czy ta klasa jest dobrze zbalansowana? Czy też należałoby cokolwiek z nią zrobić? A jeżeli coś zrobić, to co? To jest temat, który poróżnia mnie na Twitchu. Nas między sobą mocno. Azel będzie słuchał mocno teraz. Tak, tak. A, czy są OP? Same w sobie, klasa sama w sobie nie może być poczytana jako overpower, dlatego że większość graczy na lotniskowcach gra normalnie, przeciętnie i nie ma z tym problemu. Niestety lotniskowcy mają w tym momencie, w obecnej formie, potężny potencjał do tak zwanego snowballingu, czyli dominowanie rozgrywki, jeżeli gracz jest bardzo dobry. Na żadnej innej klasie nie da się tak zdominować rozgrywki jak lotniskowcem, z tego względu, że on ma kontrolę nad całą absolutnie mapą, może zadać bardzo duże obrażenia w krótkim czasie i tak dalej. Moim zdaniem lotniskowcy w tym momencie są do kompletnego rebalansu, bo nie chodzi o to, żeby uczynić się na siłę słabszymi, bo pamiętajmy, że niekoniecznie zmiana jakaś w klasie, która jest za mocna, musi być na zasadzie będziemy ciąć wszystko, co się da, jak najbardziej. Moim zdaniem nie należy iść tą drogą, żeby ciąć obrażenia i tak dalej, i te czasy, powiedzmy, przeładowań tych samolotów, tylko kompletnie od nowa napisać, powiedzmy, po prostu wzór rozgrywki dla lotniskowca, uczynić jego rolę troszeczkę inną w bitwie, bo w obecnej formie, moim zdaniem, Wargaming idzie taką drogą, że mimo wszystko tej pewnej części graczy bardzo dobrych, graczy się znerwić nie da, więc lotniskowce będą zbyt silne na tych niektórych poziomach. Dołożony do tego jeszcze problem z matchmakerem, który troszeczkę nie wyrabia przy lotniskowcach w tym momencie. Kumuluje się to wszystko i mamy potężny problem, który moim zdaniem bez poważnych zmian w samej strukturze rozgrywki jest nie do rozwiązania. No właśnie, to był problem od zawsze i oni tego nie naprawili. Chodzi mi o ten matchmaker. Oczywiście teraz jest to troszeczkę z tego, co widziałem tam wyrównane na tych początkowych tierach, natomiast później różnica w myśliwcach, na przykład w obrażeniach między tierem którymś tam a którym jest kolosalna i o dziwo matchmaker potrafi po przeciwnych stronach dwa lotniskowce wyrzucić o kompletnie różnych poziomach, nie? No, jak myślicie, dlaczego tak jest? No, oni nie mogą tego ustawić, żeby tu brać na przykład siódemkę i z drugiej strony też była siódemka, a nie ósemka. Nie chcą. Nie chcą. Znaczy, żeby szybciej i płynniej działał matchmaker.
No ale... Mogę ci, Halak, to wyjaśnić, jak chcesz, jak to wygląda. W tym momencie mamy maksymalnie patologiczną sytuację w matchmakingu. Mamy bardzo dużo pancerników. Przykładowo, dzisiaj sytuacja jest dzisiaj. 35 pancerników w kolejce, 2 krążowniki, 1 niszczyciel, 1 lotniskowiec. Wystarczy, że niszczyciel jest lotniskowcem w dywizjonie, czyli dwa najbardziej newralgiczne punkty dla matchmakera do... W tym momencie do wylosowania normalnej bitwy są w dywizjonie i powstał taki problem, że na 6 poziomie lotniskowiec wylądował z lotniskowcem na poziomie 9. Teoretycznie się nie mogło tak stać, ale jako że dobrało niszczyciele, bo musi dobrać niszczyciele właściwie do każdej bitwy matchmaker, bo tak jest skonstruowany, na siłę wcisnął niszczyciele do bitwy po przeciwnych stronach i niejako jako bonus dorzucił lotniskowiec. Niestety pula graczy jest coraz większa, ale matchmaker nie specjalnie sobie jeszcze radzi z obsługą struktury graczy, przez co są takie losowane potworki, jakie są. Dodatkowo gracze dołożyli od siebie to, że pewna część graczy ma bardzo wysokie poziomy okrętów, okrętów jest bardzo mało i matchmaker też sobie nie może z tymi różnicami tirowymi poradzić i dorzuca. Po 5 minutach musi coś wrzucić, bo tak jest też skonstruowany, więc dorzuca jakieś w ogóle kuriozalne bitwy w stylu 1 na 1, 1 na 3. Czy 5 na 5 z tierami od 4 do 10. Mm-hmm. No dobra, czyli liczymy na to, że jednak to w którymś patchu się poprawi. Słuchajcie, czas został nasz wyczerpany. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dzięki serdeczne, panowie, za przybycie. Dziękujemy. Dziękuję. No i co? Żegnamy się z wami. Do usłyszenia.